To są trudne relacje pomiędzy prezydentem a ministrem Macierewiczem, PAP, one wiążą się z dwoma elementami. Po pierwsze, na poziomie osobowościowym nie ma chemii między panami. Po drugie, na poziomie konstytucyjnym jest wpisane napięcie. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale nie posiada instrumentów, żeby to zwierzchnictwo mogło być realizowane. Instrumenty do zarządzania całym resortem posiada minister Macierewicz i jeśli ta konstytucyjna niespójność napotyka na sytuację, kiedy między dwoma wybitnymi politykami nie ma chemii, to powstają pola sporów, powiedział Zybertowicz w niedzielę w programie Kawa na ławę w TVN24. Bo co jest kluczowym obszarem tego sporu? Spór o system kierowania i dowodzenia państwem, czyli coś, co jest konstytucyjnie zapisane, ale nie przesądzone, dodał. Pilot za PL utłuł drzwi sznurkiem i zawrócił. Fakt o kulisach prezydenckiego wylotu do Kuwejtu. Jest odpowiedź MON. Zybertowicz stwierdził ponadto, że ostatnie doniesienia dziennika Fakt dotyczące wylotu personelu zabezpieczającego wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Kuwejcie to fake news. Jak przyjrzymy się informacjom dziennika Fakt, to one są prezentowane w taki sposób, jakby chodziło o wylot samolotu z prezydentem, a tymczasem problemy techniczne dotyczyły samolotu z misją przygotowawczą. Jego zdaniem dziennik Fakt sugerował, jakby problem techniczny dotyczył samolotu prezydenta. Według Zybertowicza nie ma żadnych wiarygodnych informacji, które wskazywałyby na złą wolę Ministerstwa Obrony wobec prezydenta. Fakt opisał w sobotę wydarzenia związane z przygotowaniami do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kuwejcie. Nie mógłbym spojrzeć w oczy najbliższym. Profesor nie chce medalu od prezydenta Dudy.